Dzień dobry moi mili, dzień dobry, zapraszam Was serdecznie do wygłosowanego przez Was filmu Finanse, praca, szanse bieżącego roku na poprawę, na zmianę, na rozwój. Kochani, pamiętam o prośbie Waszej o film Moje życiowe powołanie. Ten film ukaże się wkrótce, ja sobie pracuję nad treścią do tego filmu. W weekend pojawi się na kanale rozdanie styczniowo-lutowe. O dokładnym terminie poinformuję w zakładce społeczność, więc bardzo proszę miejcie to na uwadze. I teraz tak, przechodząc do samego czytania. Na YouTube wykonam rozkład, w którym sprawdzimy sobie, co karty wskazują odnośnie sytuacji, gdy ktoś się zastanawia, czy powinien lub nie zmienić obecną pracę, obecną, że tak powiem, obecne zajęcie, ale też sprawdzimy wiadomości dla osób, które poszukują pracy. Na Vimeo, bo będzie dostępna wersja Vimeo, wszystkie linki, wszystkie 12 linków znajdziecie w opisie filmu. Jeśli by się zdarzyło tak, że w dniu publikacji tego filmu na YouTube jakiegoś z linków do Vimeo brakuje, słuchajcie, to po prostu odświeżajcie bardzo proszę opis, na pewno się tam pojawi wkrótce. I teraz tak, na Vimeo będziemy używać kart z prawa przyciągania, które doprecyzujemy tarotem oraz przygotowanymi przeze mnie fragmentami z książki pana Murphy'ego Prawo przyciągania, fragmentami, które w moim rozumieniu są zgodne ze znaczeniem kart tarotowych. A na koniec wykonam heksagram wyrocznie I Ching, która przekaże nam jeszcze dodatkowe informacje. Dobra, kochani, jestem przygotowana. Zaczynamy. Timing w opisie. Muszę sobie tylko... Okej, okay, moje drogie barany, zaczynamy od Was. Dla osób, które zastanawiają się nad zmianą pracy, o, karta transformacji. No to ewidentnie, tak, jakby jest tutaj, znaczy to Wy wiecie najlepiej, czy jest potrzeba, ale wydaje mi się, że jest coś niesatysfakcjonującego, bądź jest szansa, że po prostu coś się zmieni, coś się zakończy i nie będzie Wam to odpowiadało, krótko mówiąc, i trzeba będzie pomyśleć nad nowym zajęciem. To jest też dla mnie taka, jeśli chodzi o kwestię pracy, informacja, że to może nastąpić jakaś zmiana, która wyjdzie Wam na dobre, zgodna z Waszymi możliwościami, tak? No i tutaj jakby, okej, żegnamy jakieś stare, ale mogą się pojawić też jakieś nowe perspektywy finansowe, które Was przytrzymają w obecnym miejscu pracy i teraz doprecyzowuję. Paść kielichów, dla części z Was w ogóle nowe możliwości w obecnym miejscu pracy się pojawiają. Dzięki Waszej kreatywności, dzięki uruchomieniu Waszej wyobraźni, kochani. Królowa monet, jeśli chodzi o finanse i tutaj nad tym się należy zastanowić, bo ta sytuacja, ta możliwość daje Wam pełne poczucie bezpieczeństwa. I jeszcze w dodatku powiem, oprócz tego, to chyba wydarzy się w sposób naturalny, nie czuję tutaj jakiegokolwiek takiego napięcia, jakiejś nerwowości, kochani. Bo tutaj jakby, jeśli chodzi o pieniądze, to też możesz używać jakichś swoich umiejętności sprawnego kierowania ludźmi, drogi baranie, i to no może będzie się to wiązało z dodatkową odpowiedzialnością, natomiast też za tym pójdą jakieś dodatkowe środki. Możesz też mieć jakąś osobę w swoim otoczeniu, byk panna koziorożec, która będzie Cię wspierać w tym zakresie, która będzie Ci pomagać w tym zakresie. Więc jakby zwróćcie na to uwagę. I teraz tutaj mamy kartę gwiazdy, jeśli chodzi o rozwój własny, to jest dodatkowa karta, więc dla osób, które, powiem tak, są w obecnym miejscu pracy i czują, że są tam jeszcze jakieś niewykorzystane, jest tam jakiś jeszcze niewykorzystany potencjał, jest jakiegoś rodzaju możliwości, do 10 tygodni albo dni, ale raczej tygodni, powiedziałabym, chociaż mamy sezon wodnika, więc tu się pokazała karta wodnika,
zawodnika, więc to zależy od sytuacji, w której jesteście, bo jak dla mnie do 10 dni bądź tygodni jest możliwość wskrzeszenia w życie jakiegoś rodzaju nowych możliwości, które są, ale one, to jest zgodne z tym, co wy kochacie robić. To nie jest jakby coś narzuconego, coś, co nam wadzi, co nam przeszkadza. To jest praca, którą wykonujemy z przyjemnością, o czym świadczy paść kielichów. A gwiazda, jak dla mnie mówi, rozwija się w tym zakresie, który sprawia ci tą wielką przyjemność, dlatego że tutaj pieniądze, drogi baranie, otrzymasz adekwatnie do włożonego wysiłku w tę sytuację. I to jest dla osób, które się zastanawiają, czy zmienić, czy pozostać. Ja bym powiedziała, że macie niewykorzystane jeszcze jakieś możliwości w obecnym miejscu pracy, kochani, i warto je wziąć pod uwagę. I ta możliwość pokazała nam się jakoś coś, co sprawia wam satysfakcję przy robieniu tego, tak? Czyli jakby jest wielka radość. Zobaczmy teraz dla osób, które poszukują. Rydwan. Sprawy ruszą do przodu. Zobaczcie, mamy kartę Rydwan. To jest karta rakowa, więc w tym znaczeniu może, gdy będzie sezon raka, tutaj coś się zmieni i po prostu w końcu jakieś kłopoty, jakieś trudności zostaną za wami i po prostu ruszycie do przodu. Idę dalej, zobaczymy. O, będzie wybór, moim zdaniem, pomiędzy dwoma możliwościami, więc w okresie raka też, moje drogie barany, mamy jeszcze trochę czasu, poszukujcie bardzo proszę wybitnie mocno nowych możliwości dla siebie, bo tutaj karty wskazują, że pokazują się dla was dwie możliwości i to jedna z nich może być w ogóle rozbieżna od posiadanego przez was wykształcenia, tak? Więc zwróćcie na to po prostu uwagę, natomiast będziecie mieli w sobie, moim zdaniem, jakiegoś rodzaju inne predyspozycje, które wam pozwolą pokonać te trudności, jeśli będziecie czuli, że to jest fajna praca i macie ją w garści, ale brakuje wam jakichś kompetencji. Tutaj karta Rydwan, która nas nawołuje do tego, żeby być skoncentrowanym, mieć świadomość tego, co chcemy osiągnąć. Finanse. Finanse w tej pracy, to jest dla osób, które dostaną nową pracę. Powiedziałabym, że tutaj trzeba będzie troszkę zawalczyć o jakieś kwestie finansowe. W tym znaczeniu, że udowodnić coś sobie, komuś, tak mi przychodzi do głowy. Natomiast generalnie koniec końcem ta karta wskazuje, że to, te kwestie finansowe, one się ustabilizują na satysfakcjonującym poziomie, ale tak jak mówię, wasza asertywność będzie miała tutaj znaczenie. Rozwój własny, słońce. No słuchajcie, jeśli chodzi o rozwój własny i słońce, to jest to ryzyko, które my, moim zdaniem, bierzemy w swoje ręce do tego, żeby po prostu zacząć działać i zachowujemy optymizm, nie przejmujemy się jakimiś tam przeciwnościami. I teraz kiedy? Zobaczcie, ja powiedziałam, że będzie słońce w raku, że będzie okres raka, tu mamy za 6, mniej więcej 6 tygodni, 6 miesięcy, tak? Więc ten 6 miesięcy, ten termin się pokrywa. To może być dla was najbardziej korzystny termin, jeśli chodzi o szukanie nowej pracy, ok? I ta praca może być niekoniecznie zbieżna z waszym wykształceniem, nie wiem, z waszym doświadczeniem zawodowym. To może być coś zupełnie nowego. Część z was będzie miała do wyboru dwie prace, dwie możliwości, więc rozglądajcie się. Rada, wskazówka. Nie spiesz się z niczym. Nawet jeśli teraz czujesz, drogi baranie, że utknąłeś w miejscu, że się nie rozwija, że sytuacja twoja zawodowa stanęła, to dla osób, które poszukują pracy, to właśnie ta umiejętność spojrzenia na sprawy z innej perspektywy, moim zdaniem, pozwoli w tobie uruchomić jakiś potencjał i pozwoli ci ruszyć do przodu, więc zwróć na to proszę uwagę. Dodatkowo jeszcze dla osób, które jakby chcą zmian w miejscu pracy, to ten wisielec sam w sobie mówi jakby, że tutaj trzeba coś przemyśleć, tak? Przemyśleć jakiś projekt i zadbać o szczegóły. I to jakby będzie bardzo nietypowe, tak? Jakieś, na przykład nie spodziewaliśmy się, że jesteśmy w stanie wymyśleć sobie jakiegoś rodzaju nowe źródło generowania zasobów. I to też jest wisielec, ta zmiana perspektywy. Okej, moje drogie barany, bardzo wam dziękuję. Teraz chwila dla mnie, bo muszę przetasować karty i zapraszam byki. Nie wiem, czy tutaj, mam nadzieję, że wszyscy wszystko widzą.
karta zapodziała do drugiej talii, niechcący przeszła. Dobra, moje drogie byki, zaczynamy. Zostać czy odejść, jeśli chodzi o pracę? No wiecie co, zachowałabym tu jakąś wstrzemięźliwość z podejmowaniem decyzji. Czyli jeśli były byki, które chciały nagle impulsywnie coś zmieniać, dokonywać nagłych zmian, powiedziałabym poczekaj, szczerze mówiąc. Zastanów się dobrze, w którym kierunku chciałbyś odejść i to jest moim zdaniem taka informacja. Dodatkowo powiem, że być może dowiesz się za jakiś czas. Tak, na spokojnie, bo to 8 kielichów to jest takie przemyślenie w nas, zanim się zdecydujemy ruszyć, że tak powiem, do przodu, więc zwróćcie na to bardzo proszę uwagę. To nie, to, no dobra, idę dalej. Co w finansach tutaj? Okej. Okay. No, diabeł tkwi w szczegółach. Ja uważam, że jeśli zostaniesz tutaj, gdzie jesteś, ale może jakby zmienisz jakieś rytuały w pracy, jesteś w stanie generować lepiej, więcej zasobów sobie finansowych. Zwróć uwagę, ja wiem, jakby jeśli, rozumiem. Dobra, tu może być byk, który czuje, że ktoś nim manipuluje w pracy, to się też tutaj pokazuje. Albo drogi byku, może być tak po prostu, że z jakiegoś powodu będziesz chciał odejść, zmienić, bo masz wrażenie, że no to nie wiem, uważaj drogi byku na podpisywane dokumenty w obecnym miejscu pracy, dlatego żebyś nie poczuł, że jakby generujesz swoje zasoby trochę na krzywdzie innych, bo to też jest diabeł. To są te różnego rodzaju takie super ekstra propozycje nam podsuwane, natomiast trzeba sprawdzić, co się za nimi kryje, czy tam oby jakby, no wiecie, jakby ktoś trochę jakby nie zachowuje się, to jesteś ty, wobec nas niewłaściwie. Rozwój własny. Tu jest duże jakby zachowywanie cierpliwości, ale takie lekkie znudzenie obecnym stanem rzeczy. Poszukiwanie nowych możliwości. W ogóle ci zobacz, coś się pozmieniało, ktoś coś zmienił. Uważaj byku, znaczy też nie jestem tu po to, żeby cię straszyć, ale już myślę, że część was zauważyła, że tą kartę, jeśli chodzi o kwestie finansów, wyjęłam z innej talii niż powinnam. Więc też i właśnie diabeł tkwi w szczegółach, tak? Więc na to zwróć uwagę, proszę. Zachowaj spokój, staraj się zachować spokój, ale wydaje mi się, że postępowanie kogoś w swoim otoczeniu w obecnej pracy może być dla ciebie rozczarowujące, co spowoduje, że będziesz chciał poszukać czegoś innego dla siebie, czegoś bardziej korzystnego. I teraz tak, to jest jakby taka karta, która jak dla mnie oznacza, że trudno to określić czas dokładny, dlatego że to ty musisz być na to gotów. Tak ci powiem, szczególnie przy ósemce kielichów, bo w ósemce kielichów to my musimy być gotowi na to, żeby się zmierzyć z tym, że odchodzimy, jakby opuszczamy czegoś, co było dla nas bezpieczne, tak? Było dla nas akceptowalne i to odejście z tego miejsca, z tej sytuacji zawodowej wymaga od nas determinacji, być może odwagi, ok? Więc no jakby tak się tutaj pokazuje, więc zwróćcie na to proszę uwagę. Natomiast tutaj jeszcze jest drugi scenariusz. Myślę, że w czasie strzelca i właśnie koziorożca, czyli sama końcówka roku, tutaj możesz jakby uzyskać jakieś bardzo, no nie chcę, jakby no jakieś kwestie finansowe mogą się rozwinąć bardzo mocno, więc też wyczekaj odpowiedni moment. Nie, chodzi o to, żeby po prostu drugie byki nie podejmować pochopnych decyzji i to jest dla was przesłanie, dla osób, które poszukują. Eremita. Bym powiedziała, kształć się dalej. Jeśli masz w sobie jakiegoś rodzaju wiedzę, bardzo
Może nie tyle specjalistyczną, co po prostu coś opanowanego niezwykle silnie, tak to nazwę, to jak dla mnie karta wskazuje, żeby iść dalej w tym kierunku, żeby stosować to w praktyce. Może to jest coś, co do tej pory było tylko kwestią teorii w Twoim życiu, drogi byku, i teraz fajnie by było to przełożyć na praktykę. Natomiast to jest też jakaś taka praca lubiana, stała niewątpliwie, natomiast wykonywana trochę indywidualnie, tak? Więc na to zwróćcie uwagę, jeśli chodzi o poszukiwanie może pracy. I zaraz doprecyzowujemy dalej. O, król buław, super, jesteś liderem w tym, będziesz w tym liderem. Może ci trochę brakować ludzi, jeśli nie lubisz być sam. Finanse, znowu eremita. Kochani, myślę, że sezon panny dla was się tutaj pokazuje jako istotny. Panny wagi, no bo mamy tutaj kartę wagi, 7 tygodni, 7 miesięcy. No w sumie mamy końcówkę stycznia, za 7 miesięcy będzie koniec sierpnia, tak? Czyli wchodzimy w okres panny. Sezon panny bardzo silnie się wam tutaj pokazał i zobaczcie, 9 monet. Cóż mogę powiedzieć? Tu mam do czynienia z bykiem, który się nie spieszy i moim zdaniem będziesz chciał przekładać jakiegoś rodzaju wiedzę praktyczną, którą w sobie masz, przepraszam, jakby w życie, tak jak powiedziałam. Jeśli chodzi o eremitę dla mnie, to jest pewnego rodzaju taka bardzo silna właściwość do tego, żeby rozwijać w sobie to, co powoduje, że jesteśmy po prostu, no, jakby to ująć, nie chcę powiedzieć mistrzami, bo ciężko tu mówić o takiego rodzaju historiach, ale to jest jakaś taka mądrość w nas, wyuczona, nabyta w wyniku również doświadczeń. To jest, powiedzmy sobie, osoba bardzo pracowita, która jakby... Możecie taką osobę spotkać, moje drogie byki, też. I ona zapewni wam jakiegoś rodzaju rozwój. To też zwracajcie uwagę. Eremita to takie osoby starsze, raczej powiedziałabym. Może jakiś... coś, co daje nam poczucie bezpieczeństwa. Tu jest jakiegoś rodzaju... jest jakaś wiedza wyższa w tym wszystkim. Więc słuchajcie, no zwróćcie uwagę na jakieś, nie wiem, kwestie... Nie wiem, może firmy ubezpieczeniowe. Nie chcę teraz jakby tak... wymyślicie sobie sami też. Ale to się tutaj pokazuje jako bardzo ważne. Ale ty też będziesz wykazywał, mój drogi byku, swoją wiedzę taką bardzo teoretyczną lub niepopartą jakimś rzeczowym doświadczeniem, takim konkretnym, i będziesz to przekładał jakby no, na działania. Jeśli chodzi o kwestię rozwoju własnego, tutaj się pokazała nam dziewiątka monet, no to jest jedna z moich kart, słuchajcie, i to znowu jest karta panny, to bardzo ciekawe, jest jedna z moich kart, która ilustruje dziewiątkę monet jako osobę siedzącą sobie na spokojnie w swoim miejscu, że tak powiem, czytającą sobie jakąś książkę, posilającą się owocami, nie stresującą się niczym. Więc tak jak mówię, możliwość nowej pracy pokazuje się tutaj dla byka, który ma w sobie zakorzenioną jakiegoś rodzaju wiedzę i do tej pory tej wiedzy, drogi byku, nie, jak dla mnie, nie pokazywałeś światu albo jakby nie wprowadzałeś tego gdzieś tam w życie, i tutaj bardzo silnie pokazuje się dla was czas jakby pannowy, tak to określę, jako moment, w którym będziesz w stanie, będziesz mógł, będziesz chciał być może tę sposobność, tę właściwość wdrożyć w praktyce, bo to jest coś, co może ci zapewnić stałe źródło dochodów. Masz głęboką wiedzę, tylko trzeba popracować nad praktyką w tym zakresie i może praktykę będziesz właśnie czynił, jakby w sensie działał gdzieś tam w tym zakresie do końca, powiedzmy sobie, tam sierpnia na przykład, tak? No i później tutaj mamy duży autorytet zawodowy z tego powodu, profesjonalizm po prostu w tym, co robimy. Rada, wskazówka, karta mocy dla was, tutaj położę, no to zachowaj siłę, absolutnie, nie trać nadziei, masz moc w sobie, żeby to zmienić, masz moc w sobie, żeby ten autorytet utrzymać, zyskać, popracować nad tym, po prostu. Bo pozostań jakby na tym kursie, czegokolwiek to dotyczy. Dobra, dziękuję wam bardzo, ściskam, pozdrawiam. Teraz poproszę trochę czasu, bo będę tasować karty. I zapraszam bliźnięta.
No dobra. Ok, moje drogie bliźnięta, dla osób, które zastanawiają się, czy zostać, czy odejść z obecnej pracy, to jest wskazówka. Możesz zrobić, czego, co pragniesz. To jest dodatkowa karta z tej talii. No dobra, zobaczmy. 7 buław, jeśli chodzi o kwestię tak czy nie. No właśnie, tu jest ta asertywność w nas. No czy tak, czy nie, to będzie zależało od tego, jaką decyzję zechcesz ty podjąć, drogi bliźniaku, od tego, jakie ci się możliwości pokażą, więc sprawdźmy dalej. 4 miecze, no nie ma stresu o kasę, że tak powiem. Tutaj też w 4 mieczach nie ma, może jakby nie ma stresu, ale też nie dzieje się zbytnio dużo. Ok, 5 kielichów, jeszcze karta, poczekajcie, karta czasu. No dobra, wydaje mi się, że jest bliźniak, który będzie gotowy do tego, żeby w obecnej pracy uzyskać sukces do 10 tygodni bądź 10 miesięcy. Dlaczego? Bo ty masz w sobie, w obecnym miejscu, jakby całe spektrum możliwości do tego, żeby wywalczyć coś dla siebie i przestać się stresować o pieniądze. Tak, jeśli chodzi o rozwój własny, tutaj jest 5 kielichów. To moim zdaniem jest jakiegoś, to może być jakiegoś rodzaju sytuacja, moje drogie bliźnięta, która nie wiem, trzeba przepracować coś związanego być może z własnym podejściem do spraw troszeczkę, jakby tak to nazwę, tak? Nie, w sensie dostrzegać bardziej własne błędy, nie mieć tak emocjonalnego stosunku do pracy, ok? Więc jakby uwaga na to. I druga rzecz, bo tu powiedziałam czwórka mieczy, bo tutaj, dobra, bo powiedziałam i nie cofam tego, że może wywalczyć coś sobie i nie będziesz musiał się stresować, jeśli chodzi o pieniądze, ale przy piątce monet powiedziałabym, tutaj trzeba uważać, żeby realnie oceniać możliwości finansowe, tak? Żeby ci się nie wydawało, że może jakby zagościć, że mogą zagościć w twoim życiu jakby trochę jakieś tam kwestie oparte na, dotyczące pieniędzy, o tym mówię, oparte na trochę iluzji, tak? Bo tu może być iluzyjny wzrost dochodów, który cię trochę rozczaruje, drogi bliźniaku, natomiast karty i tak pokazują, czyli trzeba wszystko jakby dogadywać i realnie patrzeć na sprawy, ale karty i tak pokazują, że nie ma się czym martwić. Bądź asertywny, walcz o to, tak? Więc ja bym tutaj jakby nie zmieniała. Natomiast tutaj karta pokazuje, jeśli chodzi o rozwój, znaczy to, co zrobicie, to jest absolutnie wasze życie. To jakby możesz mieć w obecnym miejscu pracy, w tym, co robisz w tej chwili, wszystko, czego zapragniesz. Ja bym powiedziała, że tylko karty wskazują, że trzeba urealniać swoje oczekiwania względem dochodów i uczyć się na przeszłych błędach. Dokładnie mniej więcej tak. I wydaje mi się, że jakieś ważne wydarzenie dla ciebie, jeśli chodzi o zwrot twojej energii z włożonej pracy, nastąpi pod koniec roku, gdy wejdziemy w sezon koziorożca, albo do 10 tygodni, tak? Tu jest jakby jakaś taka możliwość, więc tym bardziej, no 10 tygodni to za chwilę de facto, bo czas płynie bardzo szybko, więc drugie bliźnięta, no w tym czasie się rozglądajcie szczególnie mocno za okazjami dla siebie. Dobra, dla osób, które poszukują pracy, wyjdzie słońce, kochani. Na spokojnie, zachowajcie spokój. Ja wiem, że to trudne w momencie, gdy poszukujemy nowej pracy, ale jakby tutaj chyba nie ma co się stresować. 7 mieczy, jeśli chodzi o pieniądze. Ok, i mamy 4 kielichy, jeśli chodzi o kwestię rozwoju własnego. I poczekajcie, muszę jeszcze coś zobaczyć. No dobra, karta 2 tygodni, 2 miesięcy nam się pojawiła. Powiem wam tak. Jeśli to bardzo mi pasuje dla osoby, która obecnie jest w jakiejś pracy i dostaje jakiegoś rodzaju nową możliwość, ponieważ obecne miejsce pracy przestaje, zaraz wrócę do osób, które w ogóle poszukują, przestaje was satysfakcjonować, to ta sytuacja się wyjaśni szybko w miarę, moim zdaniem. Będziecie moim zdaniem mogli zmienić coś, wymiksować się z czegoś niefajnego i stworzyć sobie jakąś nową strukturę, tworzyć coś, kreować. Jeśli tworzycie własny biznes, bo też się tutaj tak trochę to pokazuje,
z wielką cierpliwością, to powiem Wam szczerze, że te dwie karty razem mi pokazują jasno, no twórz, ale nie mów otwarcie wszystkiego wszystkim dookoła. Zachowuj coś dla siebie do ostatniej chwili, dopóki nie będziesz pewny, pewna, drogi bliźniaku, jak ja to mawiam, że sprawy są połapane, tak? Jeśli chodzi o czwórkę kielichów i kwestie pracy, tutaj trzeba rozszerzać kontakty zawodowe, po prostu. To mogą być de facto... Bo to jest, to pokazuje, dzięki stworzeniu jakiejś struktury z kontaktami zawodowymi, z rozszerzaniem kontaktów zawodowych, mamy możliwość zapewnić sobie jakąś wyższą pozycję, tak? Ale trzeba się wykazać cierpliwością i to też jest tutaj pokazane. I być konsekwentnym w swoich działaniach. Trzeba być pomysłowym, ok? Znaczy, tak wskazują karty. I tutaj jakieś dochody lepsze niż się spodziewacie możecie z tego tytułu uzyskać. Ale to, co pokazują karty dla osób, które szukają pracy, to jest ważne, żeby zdobywać nowe umiejętności, twórcze działania, być cierpliwym w dążeniu do celu, umacniać i cementować relacje zawodowe lub takie, które mogą Wam dać oparcie materialne. I to jest w ogóle jeszcze dla mnie taka przy tym karcie Słońca trochę taka informacja, że możecie poszukać takich relacji w miejscach, w których ludzie się cieszą z miejsca, w którym są, w tym znaczeniu, że to jest dla nich radosne, podchodzą do swojej pracy z entuzjazmem, ok? No to ciekawe, słuchajcie, ciekawe, ale bardzo, bardzo fajna rada dla Was. Głupiec, nowy początek tu jest. Ok, ten nowy początek się pokazuje i on mi bardziej pasuje dla osób, które tutaj jakby, dla tego drugiego scenariusza, który trochę zawiera również informacje dla osób, które są w pracy obecnej i nagle Wam po prostu coś spada, niespodziewanie. No to tak jak omówiłam wcześniej, ale ten nowy początek się bardzo mocno zarysował i dla części z Was to jest w ogóle, no, moim zdaniem, nowe podejście do spraw, tak? Ok, bardzo Wam dziękuję, uważajcie na siebie i teraz zapraszam raki, tylko znowu potrzebuję chwilki czasu na przetasowanie kart. I jedziemy z rakami. No dobra. No, karta gwiazdy mi się, słuchajcie, odwróciła, znaczy w sensie wypadła. Jak będzie chciała nam się pokazać, to na pewno się pokaże. Jakaś pierwsza talia już. O, co ja zrobiłam? No dobra, słuchajcie. Karty są przygotowane. I co? Zaczynamy, tak? A coś mi się przekręciło tutaj. Nie widzicie lampeczek, a teraz widzicie? Dziwny ten statyw jest, powiem Wam. Denerwuje mnie momentami. Właśnie dlatego, że się tak kolibie. Czekajcie, spróbujemy to poprawić. Dobra, raki, sorry. Zaczynamy, kochani. Okej. Moje drogie raki, dla osób, które... no to jesteście Wy. Zostać czy odejść. No, kochane moje. To zależy od Was, zostać czy odejść. Sprawy ruszą do przodu w Waszej pracy, tak na to wygląda. Dwie buławy. Będzie jakaś nowa droga możliwa w tym, co teraz robicie. I Wasz sezon będzie bardzo ważny. Wydaje mi się, że również pokonacie jakieś trudności, więc zwróćcie na to proszę uwagę. Bardzo fajna atmosfera w pracy i w ogóle też finanse budowane w taki sposób, że to, co robimy, jest dla nas po prostu zadowalające i to jest miłe w tym wszystkim właśnie, że robimy to, co kochamy, a przy okazji jeszcze zarabiamy na tym pieniądze, więc jakby trochę idealna możliwość. Natomiast też w ogóle jakby początek takiego przyjemnego, beztroskiego okresu. No i wyrobienie sobie, czy też może inaczej, wzrost dochodów dzięki wyrobieniu sobie jakiejś konkretnej marki. Natomiast działania takiej natury reklamowej w ogóle mogą być dla Was ważne, a rozwój własny ze spokojem, dbaj o własny,
O zen, o balans. To, że dajesz komuś spokój, że potrafisz utrzymać spokój w jakiejś sytuacji, drogi raku, może być twoją mocną stroną, jeśli chodzi o kwestie zawodowe. Tak, więc jakby, zobaczcie, tutaj znowu mamy trójkę. Coś, nad czym teraz pracujesz, zacznie się, moim zdaniem, ten ruch tutaj związany z kartą Rydwan. Jakby to powiedzieć, zachowaj cierpliwość co do tego, co robisz, nie porzucaj tego przed metą, bo to w końcu ci wyjdzie, w sensie w końcu ruszy. Może no, 3 dni, ja tego życzę, słuchajcie, 3 tygodnie, w każdym razie ja bardziej bym obstawiała na wasz sezon, tak? Że tutaj się pokazują te nowe możliwości. Tym bardziej, że pokazała nam się jeszcze trójka kielichów, a to jest Merkury w raku, to jest też wasza energia, ok? Więc bądź konsekwentny po prostu, tak jak w energii karty Rydwan, konsekwentnie do przodu, bez stresu, skupieni na celu, skupieni na tym, co jest do zrobienia. Dla osób, które, czyli tak naprawdę, jakby tu się pokazuje dla raka, który się zastanawiał, czy odejść, czy rzucić coś, czy zostać, żeby chyba nie porzucał, słuchajcie, żeby był konsekwentny. Możesz tracić nadzieję czasem, może ci być już wszystko jedno, albo po prostu możesz mieć serdecznie dosyć czegoś, ale to tak jakbyś się poddał przed samą metą. Taki się scenariusz pokazał. Dobra, dla osób, które szukają, to jest niesamowite, bo ja nie wiem dlaczego, nie wiem czy zwróciliście uwagę, jak tasowałam karty, nie wiem czy było widać, ja po prostu odruchowo tą kartę wzięłam do ręki i odłożyłam na bok, ona się nam tutaj teraz pokazała, to jest karta wszystko, możesz mieć wszystko czego zapragniesz, mniej więcej o tym ona mówi. I zobacz, Królowa Kielichów. Tak jak powiedziałam, twój balans wzmacnia kogoś, twoja osobowość powoduje, że jakby masz jakąś cechę w sobie, drogi raku, jakkolwiek by to nie zabrzmiało patetycznie, to masz w sobie jakąś cechę, która powoduje, że po prostu inni przy tobie się cudownie czują, ozdrowieńczo. Paść monet, nowa możliwości jak najbardziej. Dla części z was to jest rozpoczęcie od nowa czegoś zupełnie. Karta mocy, lew może ci być bardzo pomocny, drogi raku. Natomiast generalnie powiedziałabym, żeby rozwijać jakąś swoją wizję, jakąkolwiek masz tu wizję, możesz mieć wszystko, to też jakby dotyczy tej karty, wiecie, gdzie otwieramy swój umysł, mówię, mogę mieć wszystko i zapisujemy nawet najbardziej dzikie pomysły, żeby później sobie zrobić jakiegoś rodzaju, nazwijmy to, selekcję. Natomiast chciałam jeszcze się odnieść do tego pazia monet, jeśli chodzi o kwestie finansowe, bo tu będzie ten rozwój kariery będzie pewny dla ciebie, ten nowa droga jakaś, nowa ścieżka, bo będziesz jakby bardzo mądrze i systematycznie działał. I w ogóle ta karta mówi, jeśli chodzi o pieniądze w tym nowym miejscu, że mądrość i systematyczność działań będą ważne dla ciebie, drogi raku, tak? To ci zapewni jakiegoś rodzaju wzrost. I jeszcze chciałam się odnieść do karty mocy, która nam się tutaj pokazała, która pokazała się na pozycji waszego prośby o wasz rozwój osobisty. Tak to określę. I dla mnie to jest taka, słuchajcie, właśnie prośba o to, żeby wykorzystać jakieś sprzyjające możliwości, które się po prostu, czy też wykorzystywać jakieś sprzyjające okoliczności, które wam się gdzieś tam no, trochę nasuną. Dodatkowo jeszcze, żeby pomysłów dobrych, które wam będą sprzyjać, jeśli chodzi o wzrost dochodów, wam nie zabraknie. Ale jest to również wysoki poziom takiego rozwoju własnego, który ma na to wszystko wpływ. Okej, okay, poczekajcie, znowu mam tutaj jakieś, coś poprawiam wciąż, a może teraz, dobra, no i rada dla was, jak zmiana to zmiana, jak będziecie gotowi na tą zmianę, to ruszycie do przodu na pewno i przyjdzie nowe lepsze i to nowe lepsze przyjdzie tutaj i jak są, więc proszę, żeby raki, które nad czymś pracują i traciły już nadzieję i wam się wydawało, drogie raki, że już po prostu jesteście, że to się nigdy nie wydarzy, żeby jednak tego nie porzucać, żebyście to rozważyły przynajmniej, tak, bo karty się pokazały bardzo jednoznaczne jak dla mnie w tym zakresie.
Karta rada, współpracuj może ze skorpionem, jeśli masz skorpiona w swoim życiu, tak? Bo on może ci wspierać tutaj, może ci coś podsuwać, jakiegoś rodzaju nowe pomysły związane z twoją wizją. Bardzo silnie pokazał się lew i bardzo silnie pokazał wam się skorpion, moje drogie raki. Bardzo wam dziękuję. I cóż, i teraz zapraszam lwy, tylko przetasuję karty. Niesamowite, znowu ta karta, możesz mieć wszystko, wypadła teraz u lwów. Zobaczymy, czy się pokaże, słuchajcie, zobaczymy, czy się pokaże. Okej. Okay. No dobra. Zaczynamy, moje drogie lwy. Dla osób, które zastanawiają się, czy zostać, czy odejść, słońce. Idę dalej, bo 9 buław. Ja bym powiedziała, że walczysz sobie więcej pieniędzy, zostałabym chyba. 6 kielichów. Wywalczysz sobie jakieś dodatkowe wynagrodzenie dzięki uprzejmości albo dzięki temu, że ktoś czuje, że jesteś bratnią duszą jego w pracy. Księżyc, rozwijaj się intuicyjnie. Księżyc to jest jakby, jeśli chodzi o artystów, moje drogie lwy, jeśli słuchają mnie lwy, które wykonują jakąś pracę kreatywną, no to dla mnie księżyc jest idealny w tym momencie, jeśli o rozwój duchowy chodzi. Chyba nie mogło wam się pokazać nic lepszego. Dlatego, że to jest karta artystów właśnie. To jest karta osoby marzycielskiej, tak? To jest karta osoby, która pracuje koncepcyjnie i ta praca wypływa z marzeń właśnie. I wymaga wyobraźni i jest często wykonywane z jakiegoś takiego miejsca, powiedzmy sobie, tylko naszego. To nie jest open space w biurowcu na przykład. Lepiej może na ciebie działać, jeśli chodzi o rozwój twoich pomysłów, drogi lwie, praca wykonywana, nie wiem, z domu, z jakiegoś miejsca, gdzie po prostu czujesz taką intymność, tak? No i teraz tak, jeśli chodzi o dochody, to tutaj jakby będziesz je na pewno dodatkowo otrzymywał od osób, które rozumieją twój duch artystyczny, będą cię i jakby wspierają cię w tym, bo to są jakieś honoraria pochodzące na przykład z umów, kurczę, o dzieło. To są takiego rodzaju historie, więc tutaj się dla lwa pokazuje, słuchajcie, jakaś nowa możliwość w obecnej pracy, w moim odczuciu, dzięki takiej dzięki rozwojowi duchowemu opartemu na wyobraźni, na intuicji, który jest nam no, pomocny w trudnych chwilach, to jakby to się pokazuje jakaś możliwość dodatkowego zarobku. Tak bym powiedziała. Idź za swoją energią po prostu. Podążaj za swoją energią. Tak? Tu jest twoja energia też. Więc i tyle. Część z was, jeśli pracujecie w jakiejś... Ja bym, bo ta 9 buław to jest ugruntowanie po jakimś, powiedzmy sobie, wytężonym czasie negocjacji, to jest ugruntowanie dochodów, wywalczenie sobie dochodu, więc też zwróćcie na to uwagę. Ja bym po prostu potraktowała tą kartę jako informację, która mówi, dobra, lew tutaj w obecnej pracy ma super eleganckie... Jesteś nie do podrobienia, to mam na myśli, bo to jest przypływ intuicji, który jest znany jakby i wiadomy tylko tobie i wdrażasz to w życie, tak? I, jakby, i to powoduje wzrost dochodów, ale jak już, bo też żeby się chyba trochę tam, tak mi się wydaje, tutaj karty wskazują, żeby się trochę nie za bardzo, jakby to ująć wam, no żeby nie latać za wysoko, kurczę, w tej wyobraźni swojej. Tak? Żeby tutaj zejść na ziemię czasem, tak? I to 9 buław dla mnie to jest taka właśnie karta mocno stoję na ziemi. Czyli to, co sobie wyobraziłem, wyśniłem, wymarzyłem, realizuję. No dochody jakby moim zdaniem mogą być adekwatne do tego, jakie pomysły i kiedy wdrożycie, jakie pomysły i jakie projekty i kiedy wdrożycie, tak? Okej, nowe możliwości dla osób szukających pracy. Trzeba coś zmienić w sobie najpierw. Czekajcie, bo nie zostało zmienione.
i to może Wam coś utrudniać. Nie wiem, dlaczego tu nie mam odwróconych. Ta jedna się odwróciła. Karta świata, kolejny świat, jest możliwy sukces. Otwórz się bardziej na świat, na nowe, mój drogi lwie, szukający pracy. Karta wieża dla Ciebie, to dziwne, powiem Ci, w tym znaczeniu, że to jest jakby taka dla mnie energia, w której trzeba będzie się nagle coś do czegoś przystosować. Trzeba będzie nagle się do czegoś przystosować i to może być dla Ciebie ważne. I to jest też jakby trochę takie zrobienie czegoś z niczego, jak to się mówi. Twoim mocnym punktem, Twoją mocną stroną będzie, uważam, ocenianie sytuacji, tak jakby możliwości, w jakim zakresie niosą nam różnego rodzaju zmiany na przykład. Tak? Taka umiejętność analizy danej sytuacji, zaproponowania jakiegoś rodzaju drogi, rozwiązań. Natomiast generalnie rzecz biorąc, to ciekawe, bo wiecie, jeszcze ta wieża tutaj, dla części z Was to będzie, tutaj była ewidentnie praca bardziej artystyczna, to od razu powiem, ale dla części z Was tutaj to jest jakby jakaś taka praca w urzędach, w biurze, wiecie, budowy, tak, no gdzieś jakaś zmiana miejsca pracy, powiedziałabym. Zmiana miejsca pracy. I chodzi o to, żeby konsekwentnie dzięki fundamentalnej, solidnej wiedzy budować sobie ten rozwój zawodowy, drogie lwy. To ciekawe, powiem Wam. Poczekajcie, muszę jeszcze zobaczyć tutaj. Skończ coś i odejść do nowego, powiedziałabym. Po prostu. Tak jakby mam tu lwa, który pracuje w korpo jakimś, albo w jakimś jakby w jakiejś pracy takiej normalnej, biurowej, urzędowej, od poniedziałku do piątku. Kończy pracę i tutaj jest artystą w weekend. No naprawdę, tak się tutaj pokazał, no więc rób obie te rzeczy. Ale wydaje mi się, że jeśli chodzi o miejsce pracy dla osób, które poszukują tej pracy, to jak dla mnie pokazuje się tutaj bardzo fajna energia, możliwość pracy, na przykład jeśli ktoś chciałby pracować od poniedziałku do piątku tylko, tak? Czyli tam piątek, 17, 16, zamykamy komputer, zamykamy drzwi za sobą i mamy wolne, to tak się tutaj właśnie pokazuje w tych kartach, słuchajcie. Jeśli chodzi o kwestię tutaj rozwoju własnego, ta karta transformacji mi się odwróciła, to powiedziałabym, że tutaj należałoby chyba troszeczkę uważać, czy sam się nie będziesz sabotował, w tym znaczeniu, żebyś sobie nie umniejszał i nie uważał, że jesteś na coś niegotowy, bo na przykład ci za mało wiedzy w określonej dziedzinie. Okej. Okay. Natomiast generalnie rzecz biorąc, ważna jest też, żeby się rozwijać gdzieś tam w tym, co chcecie tutaj robić. Tutaj serce się pokazuje w kochankach, ale tutaj też dla mnie uważam, że trzeba będzie jakby wyjaśnić coś, zakończyć coś, żeby pójść dalej, tak? Pogadać. No dobra, sprawdźcie sobie ascendent Księżyc Wenus. Słuchajcie, świat jako rada też mówi właśnie, zakończ coś, żeby pójść dalej, tak? Skończ coś, żeby pójść dalej. Więc też jeśli jest tutaj lew, który pracuje w jakimś urzędzie, biurze i ma dosyć i chce zmienić pracę, to jest jakiś projekt, który teraz prowadzisz lub będziesz prowadził i tutaj karty trochę proszą, żebyś nie szedł do nowej pracy, w sensie nie zmieniał tej pracy, jeśli nie skończysz pracy nad tym, co teraz aktualnie robisz lub co będziesz robił. Rozumiesz, żebyś nie porzucał projektu w pół. Tak zaproponowały, ale to i tak zawsze od Was tylko i wyłącznie zależy, co zrobicie, a czego nie zrobicie. Karta świat zwiastuje sukces, kochani, więc też bądźcie otwarci na nowe możliwości. No i już. Dobra, dziękuję Wam bardzo. Słuchajcie, to były lwy, to teraz zapraszam panny, tylko przetasuję karty. Poczekaj. Dobra.
Uwaga, zaczynamy. Dla osób, które się zastanawiają, co dalej, czy zostać, czy odejść, cokolwiek zażyczysz sobie, droga panno, czegokolwiek sobie zażyczysz. Możesz mieć wszystko, czego chcesz. Możesz, będziesz mogła zostać, będziesz mogła odejść. Trzy miecze. No jeśli to jest jakieś rozczarowanie tobą, albo jest to w ogóle trudna decyzja dla ciebie po prostu, czy zostać, czy odejść, tak? Finanse, znaczy może, że jest jakiś brak satysfakcji, ale finanse się zgadzają. W tym znaczeniu, że jest tutaj satysfakcja finansowa. No i mamy kartę rozwój duchowy, karta sprawiedliwość. No to rzekłabym, słuchajcie, nie wiem, żeby tu jest dużo równowagi, żeby nie podejmować, i trójka mieczy to też jest karta wagowa, chciałam rzec, bo jest to Saturn w wadze. Tym samym więc szóstka denarów, to nam się pokazała, kochani, na pozycji jakby finansów, więc powiedziałabym, że tutaj jakby będzie jakiś sukces, okej? Okay. Po prostu sukces. Dla części z Was jakby to może być jakby wynikające z jakiejś fajnej pracy zespołowej. Tak jeszcze to chciałam powiedzieć, więc praca zespołowa w ogóle ma znaczenie. Trzy miecze, możesz po prostu się gdzieś tam czasami wahać, tak, co zrobić. Jest jakiś etap tej pracy, tych działań, który Cię nie będzie satysfakcjonował po prostu. I dlatego po prostu będziesz się zastanawiał. Natomiast to jest też ciekawe, bo trójka mieczy sama w sobie mówi o tym, że mamy tutaj, jesteśmy pomimo jakichś trudności przy tym statku gotowi na rozkwit, w sensie gotowi na to, żeby brać więcej odpowiedzialności na siebie, okej? Ale też to jest sytuacja, moim zdaniem, i to może być dla Was trudne po prostu w tej pracy, że trzeba będzie się jasno określić, tak czy nie, w jakiejś konkretnej sytuacji. Okay? To od Was będzie zależało. To, wiecie, to trzy miecze po prostu pamiętajmy, że to są trudne myśli. I to dotyczy sytuacji, w której trzeba będzie bardzo, bardzo jasno się określić, w którą stronę. Czy zostajesz, czy idziesz. Jeśli zostaniesz, to tutaj się nie dzieje nic negatywnego, w tym znaczeniu, że to bardzo ładnie wygląda. Natomiast po prostu te trzy miecze dla mnie zapowiadają sytuacje, w których będziesz musiał się po prostu pewnego dnia w jakiejś konkretnej sytuacji pracowej określić, droga panno, co dalej. No i tyle, no słuchajcie, więc to od Was zależy, na pewno jeśli będziecie chcieli, zawsze wszystko od Was zależy, pamiętajcie. No, natomiast jeśli będziecie chcieli zrezygnować, to jeszcze ta karta sprawiedliwość mówi, że tutaj jakby trzeba będzie jakąś odpowiedzialność za to, że tak powiem, z powodu tej decyzji wziąć, okej? Więc jakby to tyle. Tutaj jakby czasami pokazuje się też w karcie sprawiedliwość, jeśli chodzi o rozwój własny dla osób, które by chciały gdzieś tam pracować w jakichś organizacjach społecznych, to jest taka mniej więcej energia troszeczkę, tak? W sferze budżetowej, tak bym powiedziała, to też jest taka energia, więc dla kogoś, kto chce się rozwijać, żeby zgłębiać więcej praw, tak, no, jakichś przepisów być może, tego rodzaju działania. No możesz coś wykreować, droga panno, po prostu. Możesz coś zmienić, tak, możesz coś jakby ustabilizować też, no to możesz zrobić co chcesz, wszystko. No i tyle, idziemy dalej. Dla panien, które szukają pracy, jakie są informacje? Gwiazda, pięknie. Idź za tym, co jest w Twojej duszy, co Ci w duszy gra. Może wodnik być dla Ciebie tutaj pomocny, droga panno. Może Cię jakoś zainspirować, może Cię wspierać, więc na to zwróć uwagę. No nowe, fajne. Karta, cesarz, okej, okay. Jakby tutaj jest taka trochę działalność kreatywna i panna, która kontroluje finanse, w sensie, czy wszystko jest połapane. Dobre. Karta świata, pięknie, otwórz się na to. I poczekajcie, nie ta talia,
O, dobrze, że się złapałam. Wisielec, to cię zaskoczyć może. No dobra, więc tak, dla panien, które szukają pracy, mamy sezon wodnika właśnie teraz, tak? Więc zwróćcie proszę uwagę na to, żeby wzmożyć swoje wysiłki w poszukiwaniu. I teraz tak, zapisuj coś, kreuj, twórz. Jest tu karta ogromnej kreatywności, karty w ogóle energii ogromnej kreatywności, biorąc pod uwagę jeszcze energię wodnika samą w sobie, więc po prostu zacznij działać, tak? Świadomie, używając jakiegoś rodzaju wcześniejszych doświadczeń, tego, czego się już w życiu nauczyłeś, nauczyłaś, droga panno. I teraz tak, jeśli chodzi o kartę gwiazdy dla osób, które szukają pracy, to jeśli to się nie wydarzy, tak bym powiedziała, teraz w okresie wodnikowym, to w ogóle jest to coś, co dla Was jest pracą twórczą. Tak, co daje Wam radość, zadowolenie, okej? Okay? To są różnego rodzaju kwestie związane, słuchajcie, już jakby jeśli chodzi o miejskie aspekty, jakieś pracownie artystyczne, teatry, kina, miejsca związane ze sztuką, miejsca, które po prostu, jakby to powiedzieć, cieszą nam duszę, cieszą oko i duszę, okej? Okay? Więc to są tego rodzaju historie. Jeśli chodzi o kwestie osób, które poza miastem na przykład żyjecie, kochani, gdzieś w mniejszych miastach albo pod miastem, tak? No to są różnego rodzaju miejsca związane właśnie z takimi zacisznymi, ustronnymi zakątkami, które jednak powodują, że przebywanie tam sprawia nam wiele radości. I jest to praca sprawiająca radość, praca twórcza, praca kreatywna i wywołująca dająca innym wiele pozytywnych emocji, okej? Okay? Jeśli chodzi o kwestie dochodów, to jest coś, co daje, jakby to powiedzieć, godne życie, szczególnie przy cesarzu, który się tutaj pokazał. Natomiast tutaj też jest panna, która wykorzystuje w moim odczuciu swoje umiejętności, umiejętności tworzenia, ale jeszcze swoje umiejętności zarządzania czymś. I na tym bym się też skupiła, drogie panny, tak? Żeby oprócz wizji kreatywnych, kwestie zawodowe, bo cesarz nam się pokazał na kwestii finansowych, i tutaj trzeba będzie nadać temu jakiś reżim, jakąś dyscyplinę pracy, kierować czymś lub kimś, czyli łączyć swoje kompetencje, tak? I to są też przyzwoite dochody. W karcie świat, którą nam tutaj wyjęłam, mówię nam, bo też jestem panną w końcu, na pozycji rozwoju własnego przede wszystkim, to bym chciałabym powiedzieć tak naprawdę, że to jest człowiek otwarty, więc otwieraj się na wszystko, co nowe. Z tolerancją, z poczuciem humoru. To jest po prostu obywatel świata. No, więc możesz jakieś też inspiracje ze świata, że tak powiem, inspiracje ze świata zasięgnąć. Natomiast ogólnie to jest rozszerzanie możliwości i jest tutaj jakaś współpraca być może z zagranicznymi firmami, ale ogólnie słuchajcie, to jest też praca po prostu wykonywana z pasją. Z pasją. I znowu taka kosmiczna energia tu się pokazuje na tych dwóch polach rozwoju osobistego, bo tu są prawa wszechświata, prawa kosmosu, i tutaj macie również takiego rodzaju, nazwijmy to, trochę kosmiczny wymiar, jeśli chodzi o kartę świat. Ale to już zupełnie na marginesie, a wracając na Ziemię, kochani, Rada Wisielec, i to jest jakby dla Was takiego rodzaju informacja, żeby szukać właśnie innych stron medalu, jak to się mówi, okej? Okay? Żeby przemyśleć szczegóły jakiegoś projektu, żeby w ogóle zadbać o szczegóły tego, co robicie, okej? Okay? Że jakby możecie moim zdaniem właśnie, i to jest tutaj, zupełnie przypadkiem wymyśleć coś związane z jakimś dochodem nowym i pozyskiwaniem pieniędzy ze źródeł trochę nietypowych. Dobra, dzięki panny. Interesujące. I co teraz? I kto teraz? Teraz wagi.
Tasuję karty i wagi. No dobra. No nie mogę, zbieram je. Śliskie, śliskie karty, słuchajcie. Okej. No dobra, moje drogie wagi. Zostać czy odejść? Muszę drugą wyjąć. Cesarz. W ogóle, dobra, idę dalej. 7 mieczy na pozycji, tak czy nie? No to tak bym powiedziała, lawirować. Gwiazda, jeśli chodzi o pieniądze, do momentu, kiedy nie otrzymasz jakiegoś zwrotu, moim zdaniem, z inwestycji i później rozwijać się w nową stronę. No tak się pokazało, drogie wagi. No tak się pokazało i tyle, no jakby na ten moment ważne jest to, słuchajcie, żeby obecna praca nazbyt Was nie obciążała. I to jest moje zdanie. Znaczy, jeśli jesteście w takiej sytuacji, w której, no nie wiem, macie za dużo na głowie, moje drogie wagi, to tutaj trzeba po prostu się wyzerować, nic nie robić przez jakiś czas być może, zająć się bardziej sobą. Na pozycji, słuchajcie, dokładnie tak czy nie, trzeba lawirować moim zdaniem i to nie jest odpowiedź tak czy nie, to Wy wiecie najlepiej. Jeśli będziecie odchodzić z tej pracy, to trzeba być ostrożnym. Natomiast ogólnie raczej tu widzę wagę, która nie twierdzę, że nie wykonuje swojej pracy, ale nie da sobie wejść na głowę i znajduje czas na to również, żeby przygotować dla siebie jakieś nowe możliwości, tak? Żeby rozwijać też inne możliwości w sobie, żeby trochę iść za głosem tej duszy, która Ci podpowiada, co jest dla Ciebie lepsze być może, tak? Jakieś naturalne Twoje predyspozycje. Więc to jest tego rodzaju energia, szczerze mówiąc, żeby trochę tak na dwie nogi się tutaj jakby na dwie nogi zakotwiczyć, ale też może być tak, że no będzie taki moment, gdzie Wy po prostu będziecie się zastanawiać, iść za swoją wyobraźnią czy nie, tak? Pamiętajmy, kartę wodnika nam się dwukrotnie tutaj pokazały, to jest ogromna wyobraźnia i jakby pionierskie podejście do spraw, ale to wymaga, być może będzie wymagało od Was być może zaangażowania i w obecnej pracy trzeba będzie trochę przystopować. Nie dać sobie wchodzić na głowę, tak myślę, moje drogie wagi, bardzo to ciekawe. Będziesz gotowy, to po prostu rusz do działania i tyle. I jeszcze, tak jak mówię, część z Was, ważne jest chyba, żeby nie podejmować żadnego rodzaju, tworzysz coś, będziesz tworzył jakąś strukturę. 2 tygodnie, 2 miesiące mogą być dla Ciebie ważne, żeby zmienić jakieś nastawienie w tej pracy, wypracować coś więcej, znaleźć jakieś rozwiązania albo natchnieć jakiś pomysł, ale dobra, konkretnie rzecz ujmując, jest tu waga, która, i to jest przedziwny scenariusz. Okej, masz jakąś pozycję wypracowaną, droga wago, ale tutaj karty wskazują, żebyś nie trzymał się być może za mocno tej sytuacji, tylko tworzył sobie jeszcze jakąś inną strukturę, która jest bardziej zgodna z tym, co tutaj czujesz w sobie, z wyobraźnią Twoją, z tchnieniem duszy, jakieś kwestie artystyczne być może i zacznie działać, gdy będziesz gotowy. Ale to powoduje, że musisz trochę uwolnić czasu w obecnym miejscu. To też nie oznacza, że nie masz nad tym kontroli, że lawirujesz w takim znaczeniu, że zawalasz projekty. Nie, to w ogóle tego nie oznacza. Cesarz cały czas ma nad wszystkim kontrolę, tak? Ale nie zajmuje się tak zwanym mikrozarządzaniem, okej? Okay? Po prostu są rzeczy, o których nawet nie chcę wiedzieć. I to jest trochę taka energia. Bardzo ciekawe. Słuchajcie, sprawdźcie sobie ascendent, księżyc i Wenus, proszę. A teraz przechodzimy do nowych możliwości, czyli dla osób, które szukają pracy. To są biurowce, urzędy, wysokie takie. No, w dzisiejszej pracy zdalnej to trochę ciężko o tym mówić. Arcykapłanka. Paś mieczy. Co my tu mamy? Coś nowego wykreujesz, ale ustabilizujesz. Dobra, zaczynam od... jeszcze rada chcę widzieć.
Dlaczego ten wisielec ciągle nie chce go już? Księżyc, no nie, to rybowe karty jak nic. Dobra, muszę zostawić. No chciałam, żeby coś ruszyło wam, ale tutaj po wisielcu mamy księżyc. Obie dla mnie karty to są takie karty właśnie mocno związane z przemyśleniem, z tym, co nam intuicja podsuwa. Tu nie ma działania za bardzo, wiecie, i nie do końca wiemy, w którym kierunku, ale dobra, po kolei. Dla osób, które szukają pracy, karta moc się pokazuje, mówi, słuchaj, nie poddawaj się, tak? Utrzymaj, utrzymaj równowagę, utrzymaj harmonię w sobie. Karta moc oznacza również, jak dla mnie, taką harmonijną współpracę. Karta moc to jest siła psychiczna, ogromna, tak? Którą jakby przejawiamy w życiu codziennym. Karta moc będzie tu potrzebne wasze zdecydowanie, wasza siła psychiczna właśnie, siła woli, odwaga, tak? Zwróćcie na to uwagę. To są jakby... Słuchajcie, jeśli chodzi o kwestie pracowe, to mogą być jakieś kwestie związane z wykorzystaniem sił. To nie muszą być prace fizyczne, to mogą być jakieś zajęcia sportowe, to może być poprawa jakiegoś rodzaju kondycji. To są tego rodzaju, to co nas umacnia tutaj w kwestiach nowej pracy. W tym kierunku może ktoś się będzie chciał zechcieć rozwijać, tak? Bo jeśli chodzi o miejsce, to są, nazwijmy to, no, fitness kluby, tak? Tam, gdzie pracujemy nad tężyzną, ale również salony masażu to mogą być. Tam, gdzie pracujemy nad siłą ogólnie, okej? No więc słuchajcie, no już chyba badałam dużo różnego rodzaju podpowiedzi, natomiast trzeba też pogłębiać wiedzę w tym zakresie, tak? Okej? Okay. Szczególnie przy arcykapłance, która się pokazała, i przy paziu mieczy, który się pokazał, który jak dla mnie absolutnie jakby mówi o tym, że szukamy, otwieramy się na nowe, szukamy nowego, nie zamykamy się w jakichś standardach, jesteśmy gotowi do tego, żeby brać ryzyko może czasem, ale pamiętajcie, że macie też innych ludzi, być może, którzy będą was jakoś tam wspierać w tym pomyśle. No dobra, nowe możliwości też, moje drogie wagi, tu się dla was pokazują przy arcykapłance i to chciałam powiedzieć, że jest też bardzo ważny element, który mówi o tym, że te pieniądze, które będziecie tutaj realizować, to będą związane również z waszą reputacją. I teraz sami sobie odpowiedzcie na pytanie, co na naszą reputację się składa, jeśli chodzi o życie zawodowe, tak? Chodzi o to, żeby jakby no, mieć jakąś mądrość, może jakiś certyfikat będzie tutaj potrzebny. Natomiast jest to generalnie osoba bardzo wrażliwa, tak? O bogatym życiu wewnętrznym, bardzo opanowana, bardzo konsekwentna i to są te cechy, które pomogą wam pieniądze jakby realizować, tak to określę. Jeśli chodzi tutaj jakby o radę dla was, okej? Księżyc, jeśli chodzi o pracę, mówi o tym, że ta praca powinna wypływać z marzeń i wymaga wyobraźni. I jakby jest niezwykle oparta mocno na wyobraźni, bardzo intuicyjna i to nadal nie wyklucza jakiegoś rodzaju aktywności natury fizycznej, czy też pracy związanej z siłownią. Słuchajcie, no siłownie zamknięte, a może się wkrótce otworzą, no jakąś aktywnością fizyczną, z jakąś fizjoterapią, no to jest to wszystko, co mi przychodzi do głowy, słuchajcie. Coś z wzmacnianiem, ze wzmacnianiem siły psychicznej u innych, no to są tego rodzaju historie. I tutaj okres bliźniąt może być dla was ważny. Tutaj nastąpi jakiegoś rodzaju zmiana, wymiana, tak? Za 3 tygodnie bądź 3 miesiące. Na razie to chyba jest czas na przemyślenie. Przy karcie, słuchajcie, wisielec, przeanalizowanie, przemyślenie. Ciekawa była bardzo ta pierwsza tutaj pozycja. Dobra, dziękuję bardzo za wagi. Zapraszam skorpiony.
Moje drogie skorpiony, zostać czy odejść? Sąd ostateczny, no to wy musicie wiedzieć najlepiej, bo to jest no właśnie to podejmowanie decyzji, ponowne ocenianie sytuacji. Może trzeba będzie się odrodzić w jakiejś sytuacji, żeby robić to dalej. Król mieczy. Król mieczy, kochani, tak czy nie, no to logika. Logika wam pomoże. Szczerze, moim zdaniem bardzo szczerze będziecie sobie rozmawiać z kimś na ten temat. Na temat, czy robić coś nowego, czy zostać tu, gdzie jesteście. Co więcej, trzeba szczerze porozmawiać. Na to, o tym wskazuje karta sądu. No, finanse generujesz, bo kochasz to, co robisz i jakby wkładasz w to dużo serca i bardzo dobrze się w tym odnajdujesz i po prostu angażujesz się w tą sytuację. Nic tutaj nie dzieje się na siłę, nie robisz tego za karę, ale wydarzyło się coś, co wymaga omówienia lub w tobie czujesz, że jest jakaś sytuacja, która wymaga ponownego rozpatrzenia być może. Rozwój duchowy, paść kielichów, no pewnie, nowe możliwości w tej pracy są przed tobą i będą przed tobą jakby się prezentowały. Co więcej, karta mówi, że sama lub sam sobie, drogi skorpionie, trochę je tutaj jakby wykreujesz. Natomiast trzeba wiedzieć, czego się chce. Mieć jasno sprecyzowany, słuchajcie, system wartości, jak dla mnie. Tak? I jeśli chcecie znaleźć lepszą posadę, to sąd ostateczny dla mnie mówi, że znajdziecie i po prostu odejdziecie. Ale to jeśli miałabym odpowiedzieć na pytanie zostać czy odejść, no to tylko odejść tylko wtedy, kiedy skorpion czuje, że znalazł lepszą posadę, tak? I to jakby jest twoja decyzja, drogi skorpionie. No jakby w tej pracy uważam, że trzeba będzie coś, jeśli będziecie chcieli zostać, to trzeba będzie coś omówić. Trzeba będzie jakieś przykrości, jakąś niefajną passę wyprostować z kimś, tak? No po prostu doprowadzić do tak zwanego katarzis i to jest moje zdanie. Masz jakąś wizję. Tutaj też jest trzeci scenariusz dla skorpiona, że właśnie po ponownej ocenie sytuacji dojdziesz do wniosku, że masz nowe pomysły i bardzo racjonalnie zaczniesz te nowe pomysły wdrażać w życie. Bardzo ciekawe, powiem wam. Dobra, nowe możliwości, gwiazda. No pewnie, to co w duszy masz, drogi skorpionie, tam możesz moim zdaniem to realizować. To jest dużo pracy artystycznej, kreatywnej, takiej, która cieszy nasze oko i duszę. To są różne pracownie artystyczne, pracownie kreatywne. To jest jakby wszystko to związane ze sztuką, z muzyką, z teatrem, z filmem, no kurczę, nie wiem, z działalnością kreatywną, jakkolwiek byśmy tego nie chcieli zapisać. Tu jesteście wy, dzień dobry. Na pozycji gdzie co i tak dalej i wydaje mi się, że może będzie czas skorpiona dla was w ogóle ważny, żeby dokonywać bardzo gruntownych zmian w swoim życiu zawodowym. Jeśli chodzi o pieniądze, tak, to jakby te nasze kreatywne pomysły trzeba umiejętnie przekładać na jakby te życiowe aspekty, okay? Czyli nie żyć powietrzem, ale jakby pamiętać o tym, co jest tu i teraz. Rozwój własny, królowa mieczy, intelektualne wszelkiego rodzaju też, moje drogie skorpiony, historie. Z pogłębianiem wiedzy takiej naukowej, powiedziałabym, co jest niezmiernie interesujące, bo pokazało wam się też również dużo, też również. Czyli kreowanie poprzez naukę, kreowanie poprzez rozwój intelektualny, bycie kreatywnym, czyli tworzenie jakichś kreatywnych projektów, gdzie bazą, fundamentem jest jakiegoś rodzaju aspekt intelektualny. Tak bym tu pokazała, powiedziała wam, jeśli chodzi o kwestie natury, jeśli chodzi o kwestie natury. Dla nowej pracy zawiesiłam się, słuchajcie, zobaczyłam, że tutaj mamy kartę do 7 miesięcy, no a mamy myślę, że przez następne 7 miesięcy warto jest, moje drogie skorpiony, i to jest dla osób, które szukają nowej pracy, skupić się na tym, co macie w sobie takiego niezwykle logicznego, o czym zawsze może dużo myśleliście, bo na podstawie tego można coś kreować. Boże, zawiłe, ale ja wiem, co mam na myśli. Gorzej mi jest to wytłumaczyć wam. Chodzi o skorpiona, który ma w sobie jakiegoś rodzaju wiedzę. Nie wiem, czy naukową, ale
jakąś logikę, jakiegoś rodzaju informację. No, coś, co niewątpliwie powoduje, że wiesz doskonale, na czym stoisz w jakimś konkretnym zakresie. I na podstawie tej wiedzy, na podstawie właśnie tych informacji, masz jakieś wybitne zdolności, kurczę, drogi Skorpionie, nie wiem, dyplomatyczne, dyskrecja, kultura, tak? Tutaj jakby poczucie estetyki twoje, to wszystko to, co mogłabym o Królowej Mieczy jeszcze dodać. I to powoduje, kochani, że na tej podstawie możecie zmienić swoje życie, tak jakby kreując coś z wykorzystaniem tych cech. Oczywiście, że w pracy tam Królowa Mieczy to też praca związana, nie wiem, z jakimś prawem, przepisami, finansami i tak dalej. To też się tutaj pokazuje, bo to jest wysoki poziom zdolności intelektualnych w tej konkretnej dziedzinie. Bardzo to zawiłe, słuchajcie. No, ale tak się pokazało. Rada dla Was. No Wy sami. Cóż mogę powiedzieć? Uważam, że sezon Skorpiona będzie dla Was mega ważny. I tyle. A mi się wydaje, że pomysły urodzą się teraz. Tak? Że pomysły urodzą się teraz. No albo teraz urodzi się ta praca. Zacznie coś się tutaj dziać w tym kierunku. Czego Wam życzę, słuchajcie, z całego serca. Bardzo Wam dziękuję, moje drogie Skorpiony. Słuchajcie, niech się zastanowię. Skorpion, to nie tu, tylko tu. Strzelec, prawda? Oczywiście, że tak. Strzelec, koziorożec. Wodnik i ryby. Skorpion, strzelec. No dobra. Moje drogie strzelce. Zostać czy odejść? Diabeł, macie. Ktoś może mieć źle umowę podpisaną. Coś was trzyma. No. Zostać czy odejść? No dobra, żeby odejść, to od razu powiem, że będzie tu trudne odejście. Nie wiem, co tam, kto was tak trzyma, ale może trzeba się najpierw pogadać z prawnikiem, tak bym określiła to, zanim się zdecydujecie wziąć sprawy w swoje ręce, moje drogie. Trzyma was jakiś system, ale w takim negatywnym słowa tego znaczeniu. I to chciałam powiedzieć. I to jest bardzo specyficzna informacja dla strzelca, który wie, że jest w takiej sytuacji. Drogi strzelcu, i tutaj karty jak dla mnie pokazują, że żeby wyzbyć się tej sytuacji, żeby ją zmienić, król mieczy, prawnik, no, osoba, która wie więcej niż ty, która będzie w stanie ci pomóc w tej sytuacji. Tak, żeby się z niej wydobyć. Natomiast ogólnie, jeśli chodzi o kwestie zawodowe, w diable mamy pracę wykonywaną z pasją, często obsesyjną, tak? Ale przynosi nam to satysfakcję, więc na to zwróćcie uwagę, moje drogie strzelce, że po prostu nas to kręci. O, nas to kręci. Jest to bardzo często miejsce, gdzie jest jakaś zabawa, jakaś rozrywka, miejsca imprez masowych ogólnie, tak? No, takie rzeczy, które powodują, że jest to pewnego rodzaju kuszącym, niezwykle pasjonującym punktem zaczepienia. Tak to określę. I tutaj jakby ogólnie jakaś zmiana w koniunkturze może być też, bo tu jest ta transformacja, która mówi o tym, że jeśli było źle, to moim zdaniem ruszy coś, będzie bardziej korzystne dla Was, moje drogie strzelce. To, co ważne, Wam się tu pokazuje. Na pozycji finansów król mieczy prosi Was o to, że okej, to jest dla mnie, mnie to pasjonuje, kręci, bawi i bawię innych przez to, w sensie sprawiam radość, satysfakcję i jest super, ale król mieczy jest bardzo logiczny, więc chłodna kalkulacja czasem, to chciałam powiedzieć, po prostu, tak się tutaj to pokazuje, żeby jakby to jakby nie powodowało, nie wiem, no żeby to wykorzystywać chyba z jak najlepszym dla siebie skutkiem.
naprawdę nie poświęcać swojej energii, nie tracić czasu, energii i nie dawać tej energii sytuacjom i ludziom, jeśli chodzi o pracę, gdzie no, nie ma tam nic. Możecie też zacząć współpracować z koziorożcem, to jeszcze chciałam Wam powiedzieć. I tutaj mogą przyjść do głowy jakieś bardzo fajne pomysły, ale to Wy się pokazujecie jako osoby, które bardziej trzymają tą sytuację, tak? Jako, jakby to powiedzieć, jako osoby, które, nazwijmy to, no wiecie, biorą nad tym kontrolę, układają plan działania i tyle. I zobaczcie jeszcze, co trzeba, o czym trzeba pamiętać w tej pracy swojej teraz. O tym, żeby skończyć jedno, zanim pójdziemy w drugie, tak? Żeby właśnie to poczucie tej pasji, tej jakby obsesji tego, że chcemy robić to i tamto i to nas ekscytuje, daje nam tę wielką taką pasję do życia też, nie spowodowało, że stracimy kontrolę nad tym, co jest tu i teraz, że stracimy kontrolę nad swoimi finansami, że zabraknie nam zdrowego rozsądku. Bardzo silnie się tutaj to pokazało. Dobra, nowe możliwości dla strzelca, cesarzowa, no pewnie, cesarzowa, świadoma siebie osoba tworząca dla siebie sama nowe możliwości, wyszukująca, osoba, która wie absolutnie w którym kierunku, czego pragnie, cesarzowa, która jakby wysokie poczucie piękna, estetyki ma w sobie, ktoś, kto ma doskonały gust, tak, ktoś bardzo życzliwy też, osoba, która inspiruje innych, wręcz fascynuje czasem, więc to są takie tutaj nowe możliwości dla Was, moje drogie. Natomiast generalnie to jest też jakby praca, która mówi, znaczy to jest karta, która mówi o pracy w dużych firmach, w takich, gdzie są komfortowe warunki dla nas. To jest też ktoś, kto jest, jakby to powiedzieć, potrafi nauczać, przekazywać swoją wiedzę, bo mają dzięki własnym doświadczeniom. Więc wydaje mi się, że może też być jakiś wspólnik do biznesu, bardzo fajny, bardzo obiecujący w każdym bądź razie. Więc to, jeśli chodzi o nowe aspekty, zobaczcie, no dwa kielichy, karta kochanków, z miłości coś i karta gwiazda. I tu jest kreatywność, i tu jest kreatywność, no to się bardzo fajnie pokazało. Powiem Wam tak, jeszcze sprawdzimy radę, magik, twórz. Kurczę, znowu to się tutaj jakby wszystko rozwaliło. Coś mam dzisiaj nie tak z tym statywem. Bardzo Wam przepraszam, moje drogie strzelce. Nie powinno tak być. Ale mi lata i lata. Dobra, więc tak, rada dla Ciebie, drogi strzelcu, twórz, działaj, kreuj, masz wszystko. Miejsca kreatywne, miejsca związane z, w ogóle z miejscami, gdzie się tworzy. Masło maślane, wiesz, co mam na myśli. Wszystkie kwestie związane z jakimiś warsztatami takimi kreatywnymi. Miejsca, gdzie pracują kobiety, bardzo silnie się tu pokazuje. Miejsca, gdzie ludzie, jakby, w których ludzie kochają przebywać, moim zdaniem, bardzo silnie się tutaj pokazują, tak? Miejsce, gdzie tak naprawdę nie czujemy, że jesteśmy w pracy, bo jest to jakby nasze powołanie, okej? Okay? Ogólnie rzecz biorąc, instynktowne zaufanie do tego, co ma się wydarzyć. Powiedziałabym, jakieś poczucie dobra, poczucia szlachetnych kwestii, czegoś o głębszym znaczeniu ma znaczenie. No tak, no ma znaczenie. I wiedza, jeśli będziecie tu zdobywać rozwój osobisty, zdobywamy tę wiedzę bez trudu, to nam przychodzi po prostu w postaci olśnień. Jesteśmy inspiracją dla innych, to przychodzi w sposób naturalny do nas to wszystko, tak? I więc na to zwróćcie proszę uwagę. Praca twórcza, kreatywna, miejsca, to już wymieniałam wielokrotnie, kino, teatr, pracownie artystyczne, galerie sztuki, jakieś powiedzmy sobie inne miejsca związane ze sztuką, po prostu miejsca wyjątkowo piękne. Tutaj macie możliwość tworzenia czegoś, po prostu. To jest karta, która w ogóle mówi, no, skłania do pracy twórczej, do kreatywności. Ale też tutaj jest dużo, dużo natury w tym wszystkim, zwróćcie uwagę. Dużo się dzieje na łonie natury w tych kartach. W ogóle sama cesarzowa to jest też jakby połączenie z naturą, więc części z Was nowe możliwości, jeśli związane z jakąś pracą w środowisku naturalnym, z naturą ogólnie, z roślinami, ze zwierzętami być może. To się tu pokazuje. Dobra, dziękuję Wam bardzo. To były strzelce. Koziorożce.
Moje drogie koziorożce, zostać czy zmienić? Zmiana może nadejść. Ale chyba, słuchajcie, poczekajcie, nie będzie źle jakoś, wow. Czy może trzeba będzie się o coś wykłócić? Ja bym powiedziała, że ta karta, tak, jest jakiś, coś się zmieni, tak. Wszystko jest procesem. 8 dni, 8 tygodni, nastąpi jakaś zmiana i moim zdaniem będzie to zmiana na lepsze. Więc, drogie koziorożce, no poczekajcie jeszcze chwilę. Może wam się szef zmienić, może wam się zmieni ktoś w zespole, może wam się zespół ogólnie zmieni. Natomiast ta wieża tutaj mówi, że będzie to nagłe i trzeba będzie się odnaleźć w tej sytuacji, ale ja bym się tego nie bała przy pozostałych kartach, wydaje mi się. Dla części z was to będzie bardzo możliwa. Jeśli bierzesz udział w jakimś procesie rekrutacji, to też poczekaj. No, jeszcze chwilę przynajmniej. No dobra, i teraz tak, tutaj będzie konieczność stworzenia jakiejś nowej struktury, tu będzie zmienianie czegoś, rekonstrukcja, w celu umacniania koniec końcem. Więc to się tak tutaj pokazuje. Jeśli wam się to nie spodoba, to zawsze możecie zmienić, tak? Ogólnie rzecz biorąc, część z was zostanie awans. Lub zostaną usunięte jakieś bariery i utrudnienia i to się tutaj pokazuje, więc po prostu też jakby na spokojnie, tak? Ważne jest, żeby konsekwentnie też przechodzić z poziomu na poziom w tym, co robicie, jeśli chodzi o rozwój zawodowy. Gwiazda na poziomie finansów bardzo dobrze zwiastuje, dobrze mówi o kasie, w sensie, że wiecie, no, że jakby nie będzie chyba zmartwień za bardzo, okej? Odpowiedź jest taka dla ciebie, drogi koziorożcu. Po pierwsze, to i tak ty decydujesz, co zrobisz ze swoim życiem. Po drugie, jak dla mnie karty mówią, jeśli to kochasz, zostań, bo coś się zmieni na lepsze. Jeśli tego nienawidzisz, odejdź i zmień to sam. Tylko bierz pod uwagę, że zmiana pracy, wyszukanie pracy nowej, proces rekrutacji, to trwa. Okej? I tyle. No dobra, nowe możliwości dla osób, które szukają pracy. Fajna karta to jest. Możesz mieć wszystko. 7 monet. Kiedy? Tak mniej więcej bym to określiła. I to 7 monet to mi dobrze pasuje do majowej energii Saturna w byku, kochani, więc po prostu trzeba cierpliwości. I dla mnie ta 7 monet w tym momencie oznacza osobę, która ma cel i ten cel krok po kroku realizuje, ma na oku jakąś konkretną pracę, jakieś konkretne czynności, które chce wykonywać i po prostu szuka. Konsekwentnie wysyła, poszukuje przez znajomych. Pieniądze, cesarz. I tu też macie, będzie zmiana, ale dobra mi się wydaje. Co mamy tutaj? Głupiec, nowy początek. W obu tych sytuacjach, kochani. Dla części z was to jest nowy początek. Tu, bo jakiejś zmianie, tak jak powiedziałam, dla części z was to jest po prostu nowa praca, która za jakiś czas do was przyjdzie i pokazała nam się karta lwa, która też dla mnie oznacza, że trzeba zachować cierpliwość i konsekwencje, kierować się absolutnie mocą swojego serca i instynktem. No i to jest karta, która mówi do 5 tygodni, 5 miesięcy, tak? Czyli to zależy już jakby od sytuacji generalnie. Jeśli to miałoby być 5 miesięcy, do 5 miesięcy, no to 7 monet w punkt tutaj jest, tak? Więc też jeśli chodzi o rozwój własny, pokazała nam się karta wieża, moje drogie koziorożce i to jest dla mnie przełamanie jakichś dotychczasowych schematów, otworzenie się na nowe historie, nagłe zmiany, które zechcemy wprowadzać, które takie są trochę ryzykowne mogą być, ale chcemy spróbować po prostu, chcemy zaryzykować, chcemy tworzyć, tak? Jakiegoś rodzaju nowe możliwości, no ale później jakby konsekwentnie przechodzimy z poziomu na poziom, budujemy swój świat duchowy. Okej, okay. Żeby to miało ręce i nogi, czyli jeśli na coś się nagle zdecydujecie, to wydaje mi się, że to takie zaszczepione w was jakieś poczucie, a zrobię to, spróbuję, zaryzykuję, będę się rozwijał w tym kierunku, no później to już się tak przekształci w taką waszą umiejętność właśnie działania krok po kroku. To się pokazało, rada, no głupiec, zaryzykuj, tak? Spróbuj, zaufaj po prostu.
Ale doucz się też więcej później. Dobra, dziękuję Wam bardzo. Ściskam, pozdrawiam. Koziorożce, wodnisie, wodniki. Zaczynamy. Zostać czy odejść, cesarz. No, stabilna pozycja, moim zdaniem, ale też jakby może mogą być jacyś sprzymierzeńcy. No nie, raczej będzie powód do zadowolenia w tym miejscu, w którym jesteś. Cztery buławy dopiero przed nami, kochani. No, jeśli ta praca cię cieszy, to zostań, bo cztery buławy to jest Wenus w baranie i tutaj będzie jakiś powód do radości, kochani. Mamy dwie czwórki. Ustabilizujesz swoją sytuację w tym, co robisz, więc chyba bym nie porzucała. Cztery monety, jeśli chodzi o pieniądze, no to ostrożnie z wydatkami. To znaczy, jakby to ciekawe, możesz poczuć, że na tym, w tej chwili, w tym, co robisz tam, tu, gdzie jesteś, nie ma do... więcej inwestujesz niż otrzymujesz. O, jakby tak bym to chciała powiedzieć, tak? Jest jakaś potrzeba, diabeł, jeśli chodzi o rozwój własny. Dobra, idziemy z tym. No więc dobra, zaczynamy od początku. Przyjaciele będą dla Ciebie ważni, mój drogi wodniku. Współpraca z przyjaciółmi, słuchanie siebie nawzajem, rozmowa, umiejętne wysłuchanie kogoś może mieć dla Ciebie znaczenie, mój drogi wodniku. Jeśli chodzi o kwestie finansowe, bo nam się tutaj pokazało dla Ciebie czwóreczka monet, to bym powiedziała, moje drogie wodniki, że to będzie nagroda proporcjonalna do włożonego wysiłku. Ale to może być z jakiegoś powodu, może mieć znaczenie, dużo tych czwórek jest tutaj. Może najpierw trzeba ustabilizować jakąś sytuację. I jeśli chodzi o pieniądze, to w ogóle dla mnie to jest kwestia takiego zasadniczo racjonalnego podejścia do spraw. Z praktycznego punktu widzenia, żeby to się kalkulowało wszystko to, co robimy. To jest dla mnie taka energia. To jest energia osoby efektywnej finansowo. Tak? Nie chodzi o jakieś właśnie, ale ustabilizowanej w tym, co myśli, co mówi. Czyli tutaj nie powinno być skrajności. Jakiś taki bardzo wyważony, ale pewny, stabilny, jakaś taka stabilna, pewna wizja, jeśli chodzi o te kwestie finansowe. Słuchajcie, tutaj mamy też prośbę o to, żeby zwrócić uwagę na współpracę z młodszymi ludźmi. To Wam chciałam jeszcze powiedzieć. I uciekać od jakiejś interesowności i od jakiegoś takiego troszeczkę wyrachowania, ale mówię to tylko dlatego, że pojawił się ten diabeł i czasami może nas coś pokusić. Wiecie, jak to w życiu. Natomiast dobra, diabeł na pozycji rozwoju własnego Wam się pokazał, co bardzo interesujące, szczerze mówiąc. I jak dla mnie to jest taka karta, która mówi o tym, że jednokierunkowy rozwój. Dynamiczny, ale jednokierunkowy. Natomiast uważaj, żebyś nie narzucał innym swojej drogi, swojego zdania. Po prostu. Jakaś przyjaźń może być też dla Ciebie ważna, mój drogi wodniku. Będzie Ci się dobrze współpracowało z tą osobą, ale uważaj, żebyś nie narzucał jej za bardzo swojego zdania. Ten cesarz i ten diabeł o tym mówią. Więc zostać czy odejść? Pytanie cofam. W sensie, przechodząc do meritum, robię cofnij. Jeśli wodnik czuje, że tutaj, gdzie jest, może osiągnąć taki poziom zadowolenia, radości, ustabilizowania jakiejś sytuacji, sukcesu, który się zresztą pokazał, no to bym chyba jakby została tutaj i rozwijała się dalej w tym kierunku i współpracowała z młodszymi ludźmi albo z nowymi ludźmi, z osobami, albo no, słuchaj przyjaciół też jakby no, nie od kazery to się pokazuje jeszcze przy czwórce buław szczególnie. Chodzi o to, że to jakieś nowe wpływy będą miały dla Ciebie znaczenie. No dobra, a teraz zobaczmy nowe możliwości. Arcykapłanka.
9 monet. No, nowe możliwości. Dla osób, które szukają pracy. Gwiazda na spodzie. Słuchajcie, aż nie odwracałam, a teraz po prostu zobaczyłam. Tak, trzeba myśleć realnie. Ktoś Wam może coś podsunąć, jakiś pomysł, ktoś Was może zainspirować. W energii arcykapłanki, kochane moje wodniki, mamy do czynienia z osobami i to może być również Wasza własna energia, doskonale o tym wiecie przecież. To jakby trzeba łączyć tu logikę i intuicję. Ważna jest rzetelność, generalnie rzecz biorąc, i w ogóle jakby, kurczę, to ciekawe, bo to raczej powiedziałabym, część z Was może otrzymywać, nie wiem, jakaś praca barterowa, praca przy jakiejś wymianie barterowej, nie wiem w ogóle, czego przychodzi mi to do głowy, ale mówię, może dla kogoś będzie to po prostu pożyteczne. Natomiast jeśli chodzi o miejsce pracy, to bym powiedziała taka raczej swobodna przestrzeń, która wzmacnia gdzieś tam w nas te pokłady intuicji i rozwija nas. Jeśli chodzi o kwestie jakby ogólnie rozwoju, tak bym powiedziała, to tutaj w ogóle ważne jest jakieś poznanie siebie wewnętrzne, dalsze zgłębianie. Okej, zwróćcie na to uwagę, szczególnie przy Królu Kielichów, energii również niezwykle intuicyjnej. No dobra, natomiast ktoś Wam może pomóc w tej nowej pracy, jakiś mężczyzna, ryby, rak, skorpion, albo jakiś przyjaciel Wasz, przyjaciółka, brat, więc też jakby zwróćcie na to uwagę, żeby może być otwartym, jeśli poszukujecie nowej pracy, to otwarcie mówić. To jest ktoś silny, pewny siebie, bardzo ambitny. Osoba kontaktowa niesamowicie. To jest też praca w działalności charytatywnej lub praca związana trochę ze sztuką. Okej, więc jakby to ciekawe, co się nam tutaj pokazało. Jeśli chodzi o pieniądze, jest wisielec i te pieniądze tutaj przy tej nowej pracy raczej nie pokazują się jako takie, które jakby ruszą, jak to się mówi, z kosmiczną prędkością. Raczej rzekłabym, one będą spływać do Was być może z nietypowych źródeł, stamtąd skąd się nie spodziewaliście. Tak? No i to najlepsze jest później ta dziewiątka monet, słuchajcie, jeśli chodzi o rozwój własny. Tutaj jest prośba jakby o to, żeby, kochani moi, pracować nad swoim profesjonalizmem. Po prostu rozwijać swoje kompetencje. Zahartować się. Tak bym powiedziała, ugruntować jakąś praktykę jeszcze bardziej. Kochankowie, pięknie. No, to powiedzmy sobie, jeśli chodzi o kwestie rady na pracę, to ja, no to wiecie doskonale, co o tym sądzę, bo już nie raz, nie dwa mówiłam. 80% serca, 20% zdrowego rozsądku. Zdrowy rozsądek jest Wam potrzebny i on nam się tutaj pokazał też w karcie cesarz, więc spokojnie, wydaje mi się, że to wszystko będzie miało jakoś ręce i nogi. Natomiast generalnie trzeba też będzie podjąć jakąś decyzję też dla części z Was, ale w oparciu o realne przesłanki. I to też jest ważne, tak? Ważna będzie, kochani, no jakby, żeby prawidłowo wybrać drogę rozwoju osobistego. Prawidłowo, czyli to jakby to już Wy sami, moim zdaniem, będziecie decydować. Bo Ty sam wodniku w sercu czujesz, co jest dla Ciebie. Nikt Ci tego nie powie, możesz rozmawiać z przyjaciółmi, nawet się tutaj pokazało, słuchać przyjaciół, rozmawiać, dialog jakby pełen, czynny uprawiać, ale to i tak Ty podejmujesz ostateczną decyzję, jak zawsze. Natomiast to, co wybierzesz, to będzie w karcie kochanków, jeśli chodzi o pieniądze, pokazuje się jako satysfakcjonujące i zadowalające, tak? I to w ogóle będzie dla Ciebie dobry czas na podejmowanie decyzji związanych z finansami. Zbierz użyteczne informacje różnego rodzaju, zanim podejmiesz decyzję, nigdy nie za mało informacji, tak uważam. I dogaduj się z ludźmi, tutaj współpraca z ludźmi ma znaczenie. Dobra, kochani, dziękuję Wam bardzo. Co mamy teraz? Kogo mamy teraz? Rybki.
Moje drogie ryby, dobra, dla osób, które się zastanawiają, czy tak, czy nie, na razie nie rób nic, dopóki nie poczujesz. Karta wodnika, nic się nie działo. Karta wodnika też, no to ciekawe, bardzo często ta karta mi wypada w tym czytaniu, ale jesteśmy w sezonie wodnika. I to jest dobry czas do tego, żeby tworzyć i kreować i próbować zmieniać sprawy i za głosem naszej duszy, tam gdzie zawsze chcieliśmy być, za tą gwiazdą, która ma nas doprowadzić do sukcesu. Więc ja myślę, że tutaj dla ryb jest takie przesłanie, nie rób nic, droga rybo, dopóki nie poczujesz, że to jest, że to jest zgodne z tobą, z twoim powołaniem. I to się tutaj, nie podejmuj żadnych takich decyzji. Dziewięć kielichów, oczywiście, no bo te decyzje, które masz podjąć, to jesteś ty zresztą w dziewiątce kielichów, bo dlatego, że to jest Jowisz w rybach. I te decyzje, które masz podjąć, mają doprowadzić do twojego zadowolenia, do twojej satysfakcji, niczyjej innej. Taka prawda, to się tutaj trochę samolubnie pokazuje, ale tak się dla ryb pokazało, może czas na to. W finansach trudne decyzje trzeba będzie podjąć, trudne rozmowy, wyjazdy mogą być ważne i tu jest jak... No, dlaczego te wyjazdy? To ciekawe, ale trudności z tym. Dobra, słuchajcie, no nie wiem, tak mi się wymsknęło. Nie, to wy wiecie najlepiej. W każdym razie w finansach te trzy miecze spokojnie, bo ja uważam, że jeśli chodzi o finanse, trzy miecze to po prostu jest trudna decyzja. Rozczarowująca dla czasami, tak, ale z drugiej strony macie, zobaczcie, wiele satysfakcji, więc spokojnie. Ja bym powiedziała, że tutaj ważna będzie komunikacja, wiedza przekazywana ustnie i te pieniądze pokazują się jako takie, powiedziałabym, trochę zarobione dzięki temu, że przekazujemy trudne, ale inspirujące informacje innym. Mam nadzieję, że wytłumaczyłam, o co mi chodziło. Rozwój własny. A, no pewnie, as kielichów, błagam. As kielichów, dziewięć kielichów, karta gwiazda. No tylko to, co tobie sprawia przyjemność, gdzie czujesz powołanie, droga rybo. Po prostu. Karta panny się pokazuje tutaj, 6 tygodni, 6 miesięcy będzie dla ciebie ważne, do tego czasu może będziesz się do czegoś przygotowywała, zanim coś wdrożysz w życie. Ogólnie no, trochę panna i ryba przeciwieństwa, powiedziałabym, natomiast wydaje mi się, że może jakiś sojusz z kimś, jakąś współpracę podejmiesz, tak? Nie wiem, nie będę wymyślać. W każdym bądź razie wydaje mi się, że w okresie panny też tutaj się pokazuje jasno dla ciebie informacja, że jakby może nastąpić jakiegoś rodzaju no, zwrot z tego, co udało ci się zrobić do tej pory. 6 tygodni do 6 miesięcy. Bardzo fajnie to pokazuje się, drogie ryby, dla was w tej obecnej pracy. Czyli jeszcze tak, podsumowując, czy zmieniać, czy nie. Przede wszystkim to ty, droga rybo, decydujesz, czy zmieniać, czy nie. Natomiast tak, jeśli na ten moment nie widzisz żadnych innych możliwości, to one mogą się pokazać wiosną, to jest ta, dla mnie marzec i tutaj też jest ta marcowa część wodnika jeszcze, albo później w okresie panny, to sobie na to zwróć uwagę. Tudzież do 6 miesięcy, już więcej nie mówię, dobra. Natomiast słuchajcie, ja bym powiedziała, że w obecnej pracy będzie jakiś przełom. Przełom, że dostaniesz jakąś możliwość związaną z komunikacją, z tworzeniem czegoś, co dla innych jest trudne, skomplikowane, dla ciebie jest banalne i jakby sprawia ci to wielką radość, że możesz pomóc. A dodatkowo jeszcze powiedziałabym, pokazuje się tutaj taka możliwość, że dzięki umiejętnemu przekazywaniu jakiejś informacji, słowem pisanym bądź mówionym, tworzysz sobie jakąś możliwość i pomagasz innym i zarabiasz pieniądze. Znaczy to jest dużo jakby takiej wewnętrznego zadowolenia. Więc bez zbędnego, impulsywnego, powiedziałabym, działania i szarpania się. Nowe możliwości, karta wieży, magik, no są. Dwie buławy, karta śmierci, a rada,
zachowaj cierpliwość, spokój, umiarkowanie. No nowe możliwości też się dla Was, moje drogie ryby, pokazały, jak nic. I teraz tak, tutaj nowe możliwości pokazują się dla osób, które chcą pracować w pracy biurowej, wieżowce, urzędy, jakieś tego rodzaju historie. I to może być powrót dla części z Was do pracy, którą już robiliście, zaczęcie jeszcze raz od początku, czegoś, co już wcześniej robiliście, bo jakby macie wszystko, żeby to stworzyć. Dla części z Was, powiem Wam jeszcze, tak mi przychodzi do głowy tutaj, znowu te 10 tygodni, 10 miesięcy, tu mamy 10, no bardzo jasno to jest. Moje drogie ryby, szukajcie, osoby, które szukają pracy, 10 dni do 10 tygodni i moim zdaniem sukces za 10 miesięcy, ale taki namacalny, finansowy tutaj się nam pokazuje. Dlatego się pokazała karta umiarkowania, moje drogie ryby, żeby po prostu zachować spokój i balans i wstrzemięźliwość i robić swoje. Zadbać o balans własny, zadbać o zdrowie, tak? Nie wysilać się na zapas. Też tak mi przychodzi do głowy. Część z Was zwróci do pracy, w której już pracowała. Okej, okay. No po prostu była jakaś przerwa i wracacie teraz. Część z Was będzie miała do wyboru nową pracę lub powrót do jakiejś pracy, w której już byłaś, droga rybo. Magik na pozycji, co to miałaby być za praca, to jest niewątpliwie praca wymagająca od Was umiejętności tworzenia, kreowania, również słowa. Nie zapominajmy, że magik to również komunikacja. To jest praca aktywna, związana właśnie ze słowem, z młodzieżą lub jakaś powiązana z Twoim hobby, droga rybo. Jeśli chodzi o miejsce, to są wydawnictwa, to są, słuchajcie, media, tak? No, tam, gdzie słowem kreujemy, ale też pisane historie, słowa pisane, no to teraz zastanówmy się, gdzie jakby używamy słowa w charakterze pisanym i to są tego rodzaju miejsca. To jest Waszą, moim zdaniem, tutaj jakby mocną stroną jest to, że potraficie zdobyć informację i tą informację przekazać. Jesteście przekaźnikiem. To informacje się nam bardzo mocno pokazują, słuchajcie. W finansach dwie buławy. No więc otóż, w finansach dwie buławy, jak dla mnie, związane z tą nową pracą, bo o tym mówimy, oznaczają, że... To ciekawe, to będą jakby jakieś, że to, te działania, które tutaj rozpoczniecie w tym magiku, to otrzymacie jakieś pierwsze zwroty z tego, tak? Pierwszy, jakby dzięki tej twórczości i kreatywności, uwzględniając opinie innych, świadomie rozwijając swoje gdzieś tam umiejętności, będą zwroty, ale tutaj jest w ogóle też praca w parze. Współpraca z kimś na poziomie finansowym się pokazuje, która umacnia Waszą pozycję zawodową, tak? Więc rozwijaj się, moja droga rybo, na nowe, otwieraj się również. Życzę Wam powodzenia, uważajcie na siebie, ściskam, pozdrawiam i do usłyszenia.